W kilku kolejnych lekcjach pokażę Wam zmiany, jakie wprowadziło ECMAScript 6 w JavaScriptie oraz różne konstrukcje właśnie w JavaScriptie, które będziemy wykorzystywać w tym kursie. Pokażę Wam także podstawy Reacta, abyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówię, kiedy będę właśnie mówił o tych aspektach podczas tego kursu. W tej lekcji opowiem Wam o zmianach w deklaracji zmiennych, czyli o słowach kluczowych, które zastąpiły var. Mowa oczywiście o let oraz const. Wcześniej, zresztą nadal jest to możliwe, zmienne deklarowaliście za pomocą słowa kluczowego var. Już Wam to pokazuję na przykładzie. Przechodzimy sobie do kodu, piszemy var, zmienna, dajmy jej wartość na przykład 0 i dajmy ją w console.log, czyli wypiszmy ją sobie na naszym ekranie. Console.log, zmienna. Po odświeżeniu strony, jak widzicie, mamy pokazane 0. To rozwiązanie posiadało kilka wad, które sprawiały problemy, jeżeli o nich zapominaliście. Pierwszy z nich to scope, czyli zmienna zadeklarowana w warunku lub w pętli była widoczna poza nią. I o co tutaj chodzi? Mamy warunek. Niech załóżmy nasz warunek będzie w ten sposób, że wypiszmy sobie coś, kiedy nasza zmienna równa się 0. Jak widzicie, zmienna równa się 0, więc to się wykona. Stwórzmy sobie tutaj kolejną zmienną. Dajmy wartość Lublin. Wypiszmy sobie to, czyli console.log. W tym momencie zobaczycie, że poprawnie wypisuje nam się Lublin. Natomiast, kiedy przejdziemy sobie poza konstrukcję tego warunku i wypiszemy sobie jeszcze raz console.log city, ale możemy tutaj dodać notację, że poza warunkiem, to kiedy odświeżymy sobie stronę, jak zobaczycie, to też jest dostępne. No i to jest generalnie błąd, ponieważ no, ogólnie powodowało to bardzo wiele problemów. To samo tyczyło się funkcji, czyli jeżeli przypiszemy wartość do zmiennej funkcji bez jej wcześniejszej deklaracji, to ta zmienna będzie dostępna poza funkcją. I jak to wygląda? Stwórzmy sobie function, czyli funkcję, i nazwijmy ją showCity. Nie będzie przyjmować żadnych parametrów, natomiast będzie nam pokazywać jakieś miasto. Nazwijmy sobie kolejną zmienną, załóżmy City 2 i przypiszmy do niej wartość Warszawa. Jak widzicie, nigdzie wcześniej nie zadeklarowałem tej zmiennej City 2. W tym momencie wywołuję sobie tą zmienną, czyli pokazuję ją w naszej konsoli. Zróbmy to też poza funkcją, czyli console.log poza funkcją City 2. Tutaj musimy jeszcze wywołać tą funkcję, czyli dajemy show City. Odświeżamy przeglądarkę. Jak widzicie, mamy Warszawa i poza funkcją Warszawa. No i teraz, jak troszeczkę głębiej się zastanowicie, to możecie sami stwierdzić, że to powodowało błędy. Ponieważ w pewnym momencie mogliśmy zapomnieć i na przykład właśnie napisać taką konstrukcję, że nie zadeklarowaliśmy zmiennej, natomiast przypisaliśmy do niej wartość właśnie w funkcji. No i wtedy, kiedy ktoś w przyszłości w naszym kodzie będzie chciał też wykorzystać tą samą nazwę zmiennej, no to pojawi mu się błąd. Jak te dwa problemy zostały rozwiązane? Ogólnie stworzono coś takiego jak let oraz const, czyli dwa słowa kluczowe zastępujące nam var. Co to zmieniło? Wprowadza nam tak zwany scope, czyli zmienna zadeklarowana w funkcji nie będzie pokazana poza nią. Jakie różnice są pomiędzy let oraz const? Bardzo proste. Let to zmienna, która może zmienić swoją wartość. Więc w momencie, kiedy zadeklaruję sobie zmienną wartość 1 i przypiszę do niej wartość, to zmienimy. Natomiast druga zmienna za pomocą słowa kluczowego const będzie miała wartość 2. I tutaj wartość to będzie tego nie zmienimy. W tym momencie możemy sobie wypisać te dwie wartości w naszej konsoli, czyli console.log wartość 1 oraz wartość 2. Odświeżamy przeglądarkę, no i jak widzicie, pokazuje nam się to, co powinno. Natomiast spróbujmy teraz zmienić te wartości. Czyli wartość 1 dajmy to zmieniliśmy, a wartość 2 dajmy to próbowaliśmy zmienić. Kiedy teraz skopiujemy naszą linijkę 23, czyli naszego console.loga, to w przeglądarce, czyli w naszej konsoli, powinien zostać wyrzucony błąd. No i tak jak widzicie, ten błąd został pokazany i chodzi tutaj o to, że jak już przypisaliście jakąś wartość do zmiennej, kiedy jest ona zadeklarowana za pomocą słowa kluczowego const, to nie możemy już tego w przyszłości w naszym kodzie zmienić. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wartość ma zostać zmieniona, to używamy słowa kluczowego let. Tyle w tym odcinku, lecimy dalej, cześć!